Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Miarą miłości względem Chrystusa Pana jest wierność Jego przykazaniom, a zwłaszcza temu najważniejszemu, przykazaniu miłości. Jezus jasno stwierdza, że nie da się kochać, jeśli nie zachowuje się przykazań kochanej osoby. Ten, kto prawdziwie kocha, nie czyni tego wyłącznie pustymi deklaracjami, ale konkretnymi czynami. Miłość to przecież nie słowa, ale czyny. Prawdziwie miłujemy Chrystusa tylko wtedy, kiedy słuchamy Jego słów i zachowujemy Jego naukę, czyli wprowadzamy Ewangelię w nasze codzienne życie. Miłość przymnaża miłość. Tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg, chrześcijański Bóg, Bóg, który sam jest miłością. Piękna jest to obietnica Chrystusa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Bóg nie chce mieszkać w świątyniach z kamienia. Bóg pragnie mieszkać w świątyniach ludzkich serc, kochających serc. Tam, gdzie jest miłość prawdziwa, tam przebywa Przenajświętsza Trójca, Ojciec i Syn i Duch Pocieszyciel. Dajmy się Jemu poprowadzić drogami miłości.